W głównej kwaterze ZHP przy ulicy Marii Konopnickiej 6 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Janusza Korwin-Mikkego o tym, czy prawica może współpracować z PiS-em. Janusz Korwin-Mikke złożył na tej konferencji oświadczenie o niemożności współpracy partii Unii Polityki Realnej, Wolność i Praworządność z partią Prawa i Sprawiedliwości z powodów ideologicznych. Na dzisiejszej konferencji prasowej, jako prezes WIP, czy UPR, WIP powstającego właśnie, złożyłem oświadczenie, że nie będziemy iść w tej kampanii współpracować z PiS-em, z uwagi na to, że PiS bardzo wyraźnie skręca w lewo, walczy o teraz lewicowy, a my nie chcemy oszukiwać naszych wyborców. Idziemy w tych wyborach sami przeciwko tak zwanej bandzie czworga, czyli pięciorga, może już tam bezpieka forsuje PJN, może będzie pentopartito tak jak we Włoszech. Idziemy przeciwko całej bandzie czworga. Uważamy, że ten ustrój jest skorumpowany, zły, niesprawiedliwy. I jeżeli komuś się ten ustrój podoba, to nie głosuje na jedną z tych czterech czy pięciu partii. Jeżeli ktoś uważa, że ten ustrój trzeba zmienić na normalny, no to powinien głosować oczywiście na UPR, WIP w tej chwili już zjednoczoną. No, to jest po prostu kwestia wyboru. Czy ludzie mają żyć uczciwie za swoje pieniądze, czy mają liczyć jak żebracy na to, że im coś kapnie, a to rząd coś da dotacje, a to Unia Europejska, prawda? No to jest takie życie z żebraniny. My chcemy wrócić do normalności, kiedy czegoś takiego nie było, a tempo rozwoju wynosiło 15% rocznie.